z tego, co powiedzieli przedmówcy, większość, chyba najlepsza, czy czołówka zawodników, ja w odróżnieniu nigdy nie byłem, nie prezentowałem takiego poziomu, chociaż biegałem ligi średnie. Gdzieś tam jakiś medal na Mistrzostwach Polski się przydarzył. Niemniej jednak praktycznie od 1989 roku jestem czynnym trenerem, praktycznie trenerem zawodowym. Mam czwórkę olimpijczyków, najlepsze miejsce na igrzyskach to 8 mojego zawodnika. I cały czas jakby pracuję indywidualnie w konkurencjach wytrzymałościowych. Wprawdzie nie prowadzę treningów do maratonu, takich zawodników maratońskich. Niemniej jednak kult sportowy, z pełnym szacunkiem dla tej konkurencji, tak jak na każdej innej, jak to powiedziała Iza, jestem jakby przedstawicielem tej konkurencji trwającej długo, bo w przypadku 50 km trwa to 3 godziny 40 minut, 3 godziny 35, no 3 do 4 godzin, czyli mniej więcej dla amatora jest to taki poziom biegu maratońskiego, więc przygotowanie czasowe jest jakby podobne. Dochodzi tylko w przygotowaniu, w chodzie sportowym technika, czyli ten element jeszcze dopasowania techniki. A tematem taki, który przygotowałem, jest przygotowanie do treningu maratońskiego. Ja patrzę już troszkę od innej strony, od strony jak trenować, jak przygotować się do treningu maratońskiego. Iza wspomniała, że przez tyle lat nie miała kontuzji. Wychodzimy, czy trenowaliśmy w tej samej szkole jakby trenerskiej w Nowym Sączu, gdzie ten trening był urozmaicony. Ja przez praktycznie 37 lat, odkąd zacząłem biegać, nie miałem żadnej kontuzji, nie mam nadal. Nadal cieszę się dobrym zdrowiem. Biegam po asfalcie, głównym teraz. Przebiegłem też 21 maratonów, tyle chyba co Iza. Nie biegam zbyt dużo, ale właśnie po tym skończonym okresie zawodniczym, zresztą trochę wymuszonym, amatorsko biegam, jak do tej pory, tylko dwa maratony powyżej 3 godzin, resztę wszystko poniżej 3 godzin. A więc jakiś tam poziom jest utrzymany. Ja mówię, że co roku utrzymanie poziomu jest poprawą tego poziomu, bo z roku na rok coraz trudniej ten poziom uzyskać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ten trening przygotowania do maratonu, bo to wiąże się właśnie z zdrowiem, a w gruncie rzeczy w pewnym etapie, na pewnym etapie chodzi nam głównie o zdrowie. W sporcie ten etap, ten element jakby schodzi na drugi plan, dąży się do osiągnięcia maksymalnego wyniku. Natomiast amatorskim podejściu ważne jest, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy przygotowali nasz organizm do tych obciążeń, które serwujemy temu organizmowi. A więc ile to będzie trwało, zależy od tego, jak ten nasz organizm jest przygotowany. Kiedy zaczniemy dany odcinek biegać, kiedy wydłużymy kilometry, zależy od tego, jak się zaadoptujemy. Czyli najpierw musimy, ten pierwszy etap, który jak zaczynamy z bieganiem, będzie polegał na nauczeniu się ruchu. Co znaczy nauczyć się ruchu? Czyli nauczyć się tego kroku biegowego, biegania, nawet nie samej techniki, bo większość to kojarzy z techniką. Nauczenie się biegania, czyli żeby bieganie nie sprawiało mi problemu. Jak pamiętacie, pierwszy etap takiej przygody z bieganiem, no to przebiegnięcie 5 km, 10, to był wielki problem. Był taki etap, który nam dało się zauważyć, to było na przykład zadyszka. Nie. Tętno waliło tak, że nie słyszeliśmy właściwie nic nawet, tylko bóle mięśni. To wszystko jakby było najważniejsze, pomimo tego, że truchtaliśmy. Znaczy nie najważniejsze, ale wydawało się najważniejsze. A więc na początku trzeba się zaadoptować, czyli nauczyć się tego ruchu, żeby ten ruch był ekonomiczny. Jeżeli ten ruch będzie ekonomiczny, nauczył się tej pracy mięśnie, to obniży się tętno, obniży się też i ta wentylacja, czyli ta nasza zadyszka i zaczynamy wreszcie jakby swobodnie oddychać i przygotowujemy nasz układ krążeniowy. Często też się mówi, że jest to tak jakby strona, można powiedzieć, strona ukryta,
tego przygotowania. No i strona, ja to nazywam, powiedzmy, na potrzeby dzisiejszego spotkania, jawna. Czyli ta strona jawna to było te wysokie tętno, które odczuwamy przy tej adaptacji, a ta strona ukryta to jest koordynacja mięśniowa, koordynacja nerwowo-mięśniowa i doskonalenie procesu pozyskiwania energii. Bo tak prawdę powiedziawszy, w bieganiu, w takim dłuższym bieganiu, w przygotowaniu się do biegania, chodzi o to, żeby udoskonalić procesy pozyskiwania energii. Mamy te szlaki, to wszystko wiecie, najlepiej jesteście wyedukowani, tyle jest literatury. A więc po to biegamy, żeby pozyskać energię, najlepiej z procesów tlenowych i żeby pozyskiwanie tej energii było jakby automatyczne. Czyli te procesy, żeby zachodziły płynnie. Wiadomo jest, że efektem treningu jest wytworzenie pewnego rodzaju białka, czyli enzymu. Enzymu, który zabezpiecza reakcję powstającą. Jeżeli nie będzie tego enzymu, no tam wiadomo, nie powstanie ta reakcja, bo będzie to bardzo nieekonomiczne. A więc po to trenujemy, żeby uzyskać pewien rodzaj, konkretny rodzaj białka. Ten rodzaj, konkretny rodzaj białka związany jest z odpowiednią intensywnością. A więc ma znaczenie, jak szybko biegamy, bo jeżeli biegasz szybko, pozyskujesz inny rodzaj enzymu. Jeżeli biegasz wolno, tworzysz inny, który zabezpiecza całkiem inną reakcję. Więc takie lawirowanie, takie bawienie się różnymi intensywnościami, to jest oczywiście wskazane, ale już wtedy, kiedy pewne bodźce przestają działać. Ale z drugiej strony, w tym początkowym etapie, my musimy nauczyć organizm pozyskiwania energii. Jeżeli mówi się, że doskonalimy etap tlenowy, bo w tym bieganiu długim chodzi nam o pozyskiwanie energii z procesów tlenowych, to jeżeli ktoś wychodzi i ma wysokie tętno, to automatycznie nie jest to reakcja pozyskiwania energii tlenowa, tylko mieszana albo beztlenowa. No więc zaczyna się jakby zamykać koło, bo doskonalimy procesy beztlenowe, ta wytrzymałość się nam poprawia, ale ona się ma nijak do tej wytrzymałości, która jest potrzebna do biegu długiego. No i dlatego musimy być cierpliwi, musimy być wyrozumiali wobec własnego organizmu i zacząć adoptować organizm. A więc biegając w taki sposób, żeby obniżyć tętno, obniżyć wentylację, czyli żeby biegać swobodnie, żeby doskonalić wreszcie procesy tlenowe. Mówi się, że procesy tlenowe to 60% tętna maksymalnego. Kto z początkujących przy tętnie 200 będzie biegał na 120, skoro on zaczyna truchtać albo szybki marsz zrobi i ma już 120, wobec czego jak zaczyna lekko biec, ma 140, 150, 160, wobec czego nie są to procesy tlenowe, tylko beztlenowe, pozyskiwaniu energii. A więc doskonalimy nie to, co potrzeba. A więc musimy zacząć od tych bardzo spokojnych wysiłków. Bardzo spokojnych wysiłków. I wtedy możemy powiedzieć, że nauczyliśmy się biegać, kiedy truchtamy i nie mamy zadyszki, możemy rozmawiać. Jeżeli możesz rozmawiać, to znaczy, że procesy są tlenowe. Że ta rozmowa nie zaburza ci wentylacji, wymiany gazowej i że tyle masz tlenu, że wystarczająco jest, by ten mięsień pracował w sposób. A więc wstępne przygotowanie to jest nauka ruchu i nauczenie się biegać. Ile to trwa? Dość długo i tak prawdę powiedziawszy, ciężko powiedzieć, ile będzie u Pana czy u Pani to trwało, czy u innych osoby. To jest jakiś okres, który poznamy, że nagle zaczyna się nam spokojnie biegać. Jeżeli nie będziemy cierpliwi, to niestety, ale gdzieś się w późniejszym okresie zatrzymamy. Gdzieś się pogubimy, ten organizm nie będzie w pełni się rozwijał. To jest tak, jak buduje się budowlę. Buduje się niewielką budowlę, wystarczy fundament niewielki. Buduje się dużą budowlę, trzeba zrobić ten fundament bardzo, bardzo mocny. Taki, żeby przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat robić to bez kontuzji i z przyjemnością. Ja tutaj się posiłkuję takim konspektem, żeby właśnie nie trwało to zbyt długo. I ta wstępna adaptacja jest wtedy, kiedy właśnie uspokoimy
oddech, uspokoimy, czyli ten zewnętrzny objaw będzie, że już nie mamy zadyszki, możemy swobodnie biegać. I wtedy zaczyna się spokojne trenowanie, raczej w kierunku wydłużania niż intensywności. Musimy też pamiętać o takiej stronie, że my musimy też przygotować nasz układ kostno-stawowy do naszego ciężaru, bo jednak mimo wszystko z jakiejś tam wysokości spadamy, 2 cm, 3 cm, w zależności jak wysoko unosimy środek ciężkości. Im z wyższa spadamy, tym większe są przeciążenia. No, na krótkich odcinkach to nie jest problem, ale jeżeli zaczniemy biegać dużo, no bez tej adaptacji, zaczynają się problemy przeciążenia i kontuzji. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Więc drugi element to jest przygotowanie naszego układu kostno-stawowego, więzadłowego do naszej masy ciała i do tej intensywności, z jaką pokonujemy bieganie. Wtedy nie ma problemów z bólem kolan, jeżeli nie będziemy przyspieszać. W tym kontekście, żeby biegać długo i zdrowo. Nie rok, dwa i koniec z przygodą z bieganiem, tylko żeby biegać kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ja myślę, że będę biegał następne lata, bo tak jak wspomniałem, nie miałem żadnej kontuzji. Biegam też dość dużo. To się wiąże z moją pracą jako trenera. Czasami chaotycznie biegam, bo jadę na obóz na przykład z zawodnikiem i robimy w ciągu tygodnia 150 km. Na przykład na wysokości 2-300 siedzimy i tam 150 tygodniowo mi wychodzi po górach. I ten mój organizm jest przygotowany na to. Oczywiście ja wcześniej się też muszę przygotować do takiego treningu. Ale ja myślę, jestem 100% przekonany, że to właśnie to, że nie spieszyli się nasi trenerzy z tą intensyfikacją i z pogonią za wynikami, poza tym pewna cykliczność zajęć, które były oparte na swobodnym bieganiu, rozbieganiu w drugim zakresie, bo taki mieliśmy układ jakiś jednotempo, ale przede wszystkim na tej sprawności, na przygotowaniu siłowym, o czym wspomniał też właśnie Jurek. To się pojawiało od samego początku i w moim treningu z zawodnikami różnych dyscyplin, bo też zajmuję się przygotowaniem jeszcze pobocznie w innych dyscyplinach, oparte jest to przygotowanie na sprawności całego ciała. Ja uważam, że jesteśmy jakby jednością. Pominę tutaj jeszcze głowę, bo może być zawodnik dobrze wytrenowany i jeszcze mu tylko tej jednej rzeczy brakuje, czyli tego, co ma Kamila, ma Iza, czyli tej woli walki do końca, albo więcej niż można. I to jest czasami problem w sporcie, że jest ktoś wytrenowany, ma możliwości, a jednak przychodzi do wysiłku i on po prostu nie może dać siebie więcej, albo daje mniej niż może ten organizm. Jak długo trwa taka faza nauki? To zależy od wieku, od doświadczenia. Czy mieliście wcześniej jakieś tam przygodę ze sportem? Czy to zaczynacie w pewnym okresie już w wieku, powiedzmy, późniejszym? Trzeba pamiętać, że organizm rozwija się bardzo dynamicznie do wieku tam 12, 13, 14, 15 lat. To jest ten bardzo dynamiczny okres rozwoju naszego organizmu, gdzie, jak obserwujemy dzieci, one w naturalny sposób są ciągle w ruchu. Organizm wymusza ruch, bo ten ruch jest potrzebny do wytworzenia wszystkich naszych układów w naszym ciele, żeby ten nasz organizm funkcjonował normalnie. Potem to zanika. Najwcześniej widać to u dziewczynek, że już później tylko siatkóweczka i to taka zagrywka bez odbioru i przejście. Tak a propos, Polacy wygrali 3-1 z Brazylią. Ale z odbiorem. Z odbiorem. Ten organizm nasz rozwija się w sposób dynamiczny. Jeżeli już wytworzy pewien poziom, zanika zainteresowanie sportem, w sensie wymuszonego ruchu, że wymuszamy ten ruch na sobie. No, są zainteresowania, wtedy wchodzi już jakby inny. Jeżeli wchodzimy w wieku dorosłym, bez tego wcześniejszego doświadczenia, to jesteśmy ubożsi o to doświadczenie wszechstronności ruchowej w tych latach młodzieńczych. W latach 70., 60. mieliśmy bardzo dobrych zawodników, biegaczy, którzy biegali szybciej niż obecnie, 70. jeszcze, 80. jeszcze czasami się ktoś tam łapał. Ale to wynikało, że ta młodość tych ludzi była
związana z ruchem. Byli ciągle w ruchu, byli wymuszeni do ciągłego ruchu, czyli naturalny sposób się trenowali. Poprzez tego, że nie było innych zainteresowań, nie było tyle możliwości. Dzisiaj mamy młodzież, która ma tyle możliwości, żeby nie wyjść się poruszać, że właściwie jak dostaniemy kogoś, nawet kto ma talent, ale z pominiętym tym okresem rozwojowym, wszechstronnym, ruchowym, tym złotym wiekiem ruchowym, to są oni o to ubożsi. To widać wśród piłkarzy w grach zespołowych, zwłaszcza w tych dyscyplinach, gdzie opartych na koordynacji, bo koordynacja jako taka gdzieś w wieku 11-12 lat jest jakby zakończona, ta zdolność. I w pełni to już nigdy nie jesteśmy w stanie tego wytrenować. Jeżeli jeszcze nie był ruchliwy, nie miał możliwości wszechstronności ruchowej, nie będzie nigdy takim zawodnikiem, w którym ta zdolność akurat jest potrzebna. Zależy oczywiście od budowy ciała, od predyspozycji, częstotliwości treningów, obciążenia treningów, no i jakieś jeszcze inne rzeczy, które na pewno wchodzą. A więc mówiliśmy, można jeszcze wspomnieć o tej częstotliwości treningów. Zwiększenie częstotliwości treningów w tygodniu to jest zwiększenie objętości. Czyli jeżeli trenujesz, wychodzisz raz, dwa razy, trzy razy, cztery razy, pięć razy. Ja jestem zwolennikiem, że jeżeli nie jest to zbyt intensywny trening, jeżeli lubi ktoś biegać, to nie ma przeszkód, żeby to robił nawet i codziennie. Oczywiście też i w amatorski sposób. Jeżeli mu to sprawia przyjemność, nie jest to żaden problem. Pamiętajcie, że tą koordynację nerwowo-mięśniową, czyli albo między mięśniami, czyli która powoduje, że jeden mięsień się kurczy w odpowiednim czasie po to, bo drugi się rozciąga, a drugi się rozciąga i dzieje się to w automatyczny sposób, to jest bardzo żmudna praca. To nie da się tego wytrenować tak od razu. To widać, jak biegacie, jak biegaliście dzisiaj. To nie jest związane z tym, że nie macie siły, bo czasami dynamika jest bardzo duża. To po prostu jeden mięsień nie są nauczone, czy nie umieją ze sobą, nie są zsynchronizowane, nie ma tej koordynacji. A tą koordynację robi się przez wolne bieganie. Stąd, gdyby nie było to potrzebne, to po co zawodnicy w maratonie biegaliby po 200-220 km? Z czego prawie 80% to jest poniżej prędkości maratońskiej, czy powiedzmy w warunkach tlenowych. To są spokojne wybiegania, oczywiście dla nas to nie są spokojne z naszego punktu widzenia, ale dla nich to jest bardzo spokojne wybiegania. 80% treningu przeważnie to jest intensywność poniżej progu tego tlenowa, a 20% to jest trening specjalny u zawodników. Jeżeli byśmy policzyli kilometr, jakie proporcje są u nas, w naszym treningu? Czy to jest cały czas tylko ten mocny trening, czy jest czas na to, żeby spokojnie doskonalić koordynację tą mięśniową, czy nerwowo-mięśniową? Czyli umiejętność biegu luźnego. Widać od razu, kto jest wybiegany, chyba że są takie osoby, które mają ten talent, mają tą zdolność od samego początku wrodzoną, że widać u nich, że oni po prostu biegają, dla nich to nie sprawia żadnego problemu. Ta koordynacja. A widać osoby, które biegają sztywno, czyli nie mają tego luzu. A w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby być ekonomicznym. Czyli o to, żeby jak najmniej energii tracić na wykonanie tego ruchu. Więc musi być zaangażowane tyle mięśni, ile są, czy te partie mięśni, taka część tych mięśni, która jest odpowiedzialna za ruch. Resztę powinno być rozluźnione i nie pobierać naszej energii. Często nie zwracamy też uwagi przy pochyleniu. Jeżeli jesteś pochylony w czasie biegu, to całe mięśnie, wszystkie mięśnie muszą być odżywiane, bo one ci utrzymują ten tułów wychylony poza podstawę, poza punkt podparcia. Wobec czego one ci tam zjadają tą energię jeszcze dodatkowo. No więc to są takie tylko drobne przykłady mówiące jakby oszczędzaniu energii. Mówimy też o treningu, powiedzmy, ale co to jest trening? W takim ujęciu teorii sportu to wieloletni proces. Jest to wieloletni proces pedagogiczny, w czasie którego doskonalimy i technikę, i naszą motorykę. Wieloletni. Więc nie możemy tu mówić o jakimś takim treningu krótkotrwałym. Przez wiele lat przygotowujemy się, czy doskonalimy się. W jakim tempie, to już zależy od tych elementów, o których wcześniej wspomniałem. A celem tego jest optymalizacja funkcji, optymalizacja. Czyli
i adoptowanie. Czyli ja adoptuję do moich możliwości, jakie ja mam poprzez trening. Jeżeli ktoś robi dany rodzaj treningu 3 tygodnie, 4 tygodnie, bo mówi się, żeby daną zdolność jakoś wytrenować, trzeba 8-12 jednostek powtórzyć. To w zależności od, oczywiście od intensywności tego procesu, no, środka. No więc jeżeli mogę dwa mocne bodźce zastosować, bo w tygodniu dwa mocne czy trzy o średniej intensywności, no to to musi trwać powiedzmy minimum 3 tygodnie. Jeżeli są to dwa bardzo mocne bodźce, to to trwa trochę dłużej. A więc w pewnym sensie wymuszone to jest od tego, jakimi bodźcami pracujemy, po to, żeby ileś tych bodźców powiedzieć. Teoria sportu mówi 8, 12, 16. Ciężko powiedzieć, ile u Zdzicha, ciężko powiedzieć, ile u mnie by trzeba było zastosować. Efektem tego jest zrealizowanie czy wytrenowanie tego poziomu, który ja chcę osiągnąć. Czy zadania, czy założenia, które chcę osiągnąć. Często nie zdajemy sobie sprawy, co chcemy osiągnąć poprzez ten trening. Trening, powiedzmy, dany rodzaj treningu stosujemy do tego, aż osiągniemy cel. Tylko pytanie jest, czy my wiemy, co chcemy osiągnąć? Czy my tylko wiemy, że mamy zrobić 10 km? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, co te 10 km nam daje? Albo co nam dało to 10 km, które miało być w taką intensywnością, ale spotkaliśmy się, no to zabraliśmy się wszyscy, skasowaliśmy paru po drodze. Taki był trening, nie? No i fajnie, no, tylko co z tego, skoro nie spełnił założenia? Czyli nie był to trening, który został założony, czy był w planie. To jest chyba największy problem przy takim trenowaniu, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaki trening, czy ten, jaki cel ma dany trening. Jeżeli on ma procesy, można powiedzieć, że kształtowanie tych możliwości tlenowych, no to on jest obwarowany pewnymi zasadami. Nie można tego przekroczyć, bo inaczej będzie miał inny charakter. Ja pamiętam z lat młodości właśnie tej pięknej, o której wspominała Liza, i też tam mówiłem, że dla nas, którzy tam wchodzili jakby w ten pierwszych latach treningu, to było wielkie przeżycie, jak z Lizą poszło się na rozbieganie. Ja pamiętam 6 km po 4 minuty, jak ktoś przebiegł z Lizą, to był już naprawdę gość, chodził z głową podniesioną do góry. No i tak właściwie się kończyło, że był to drugi zakres. Mniej więcej można by dzisiaj powiedzieć, że to trzeba było biegać po 4,20, ale z Lizą się poszło, było po 4. Pół godziny potem się siedziało gdzieś tam, żeby dojść do siebie, ale trening był fajny. No. I potem tak, na następny dzień nie wypoczął człowiek, potem na przykład przypadało jakiś mocny bodziec. No i jak to był drugi zakres, a właściwie to było tempo, potem wypoczynek, nałożyło się kolejne tempo. No i tak by można było, powiedzmy, kasować ludzi, nie? A więc jakie założenie? Często się ścigamy na treningach, nie? Bo a to co, że on słabszy jest, jak ja go puszczę? Nie mogę go puścić. Nie. Każdy ma swój własny plan dla swojego organizmu i dostosowany powinien być do swojego organizmu. Możemy się razem spotykać, razem ćwiczyć pewne elementy, ale tak jak dzisiaj na treningu było pokazane, każdy ma swoje tempo tego samego dystansu. Swoje tempo. Czyli indywidualizacja może też polegać na tym, że wszyscy robimy to samo, ale w innym przedziale czasowym na przykład. I to jest indywidualizacja. Nie chodzi tutaj o szukanie jakichś całkowicie innych środków, którymi się stosuje. I myślę, że Darek by mógł tutaj powiedzieć, jak Wicek trenował. Nie zmieniał nawet, jak nie szło. Robił to samo, aż wypaliło i biegał po 2,7 maratonu. Więc jak przygotowywać się do maratonu? Czyli nauczyłem się już biegać, umiem biegać, nie sprawia mi to problemu, jestem oszczędny w tym ruchu. Druga faza to jest praca nad warunkami, jakie stawia maraton. Są dwa warunki takie szeroko mówiąc. Pierwszy to jest czas, do jakiego muszę przygotować swój organizm, czyli na ile ja się przygotowuję, na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin. A więc praca na treningu musi iść w takim kierunku, żebym
ten organizm wiedział, co go czeka na tym maratonie. A drugi, z jaką intensywnością, czyli do prędkości. To są dwa. Często jest tak, że biegamy krótkie odcinki, dyszki, piętnastki z prędkością, oho, jaką fajną, no ale windujemy ją, bo się nam coraz lepiej biega, coraz lepiej, ale niestety dłużej nie pobiegniemy niż do przysłowiowej 30 i wtedy będzie koniec, bo zapomnieliśmy o tym drugim elemencie wydłużania treningu. Ja wiem, że się fajnie biega dyszki, piętnastki, uważa się, że to jest długi trening, ale jeżeli, ale to jest 1/3 prawie maratonu, 1/3 prawie. A co jeszcze 2/3? Tutaj trzeba popracować trochę nad tą czasem trwania tego treningu. Jak może długo to trwać? Ja to przygotowałem sobie, ile lat przygotowała się do treningu, zanim wystartowała w maratonie, czy ile lat trenowała na przykład Lewandowska, zanim wystartowała pierwszy raz w maratonie. Ona trenowała 9 lat. Jarzyńska też 9. Henryk Szost 8 lat trenował poprzez właśnie biegi na bieżni, czyli przygoda ze sportem była 9-10 lat wcześniej, czyli te pierwsze wyniki notowane gdzieś tam w tabelach były 8 lat wcześniej, trening, podbiegi średnie, długie i dopiero start maratonu. Iza też pewno miała, jak mówiłaś, 9 lat, 8 lat? Ile? Właśnie, a 15 lat, czyli 15 lat treningu, zanim wystartowała w maratonie. Być może to też powinno dać do myślenia, patrząc i śledząc kariery zawodników, ten okres przygotowania do tego startu, pierwszego startu w maratonie. Nie przyspieszasz, bo nasz organizm nie będzie przygotowany do tego wysiłku. Z praktyki trenerskiej często osoby się zgłaszają, które osiągnęły jakiś tam wynik, nawet w wieku tam 20-20 paru lat. Powiedzmy, jak dla nas amatorów dobry wynik 2,35, 2, poniżej 2,40. No i nic nie trenowałem, pobiegłem 2,40 w maratonie, no to jak potrenuję, będę lepszy. I co się okazuje? Okazuje się, że nasz organizm tego nie wytrzymuje, to znaczy nie nasz, tych zawodników. Po prostu non-stop pojawiają się kontuzje. Non-stop pojawiają się, zaczyna truchtać, jakąś przebieżkę zrobi, wysiada kolano. Przy prostych ćwiczeniach. To są skutki biegania maratonu bez przygotowania. Skutki po maratonie. I wiele z takich osób, które przebiega maraton, potem już niestety cały czas się coś dzieje. Bo biegaliśmy, a nasz organizm nie był do tego przygotowany. Kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do maratonu? Po maratonie, kiedy na drugi dzień wychodzimy potruchtać, oczywiście jesteśmy zmęczeni, ale powiedzmy, nie jest to tak, że przez 2 tygodnie nie możemy chodzić. Zobaczmy, jak są przygotowani zawodnicy, czy jak wyglądają zawodnicy po przebiegnięciu swoich dystansów biegów. Bieg maratoński chociażby, no, za wyjątkiem może Niżegorodowa, który nie mógł dojść przez rok do siebie, ale to są takie osoby, które no, nie wiadomo, czy przypadkiem przy pomocy jakichś środków nie doprowadzają swój organizm do przekroczenia pewnych granic. Ale zawodnik, który kończy, walczy na finiszu, zdobywa złoty medal olimpijski i on chwilę zatrzyma i już później truchta. A więc dał siebie maksymalnie dużo, ale ten organizm jest przygotowany. On jest zmęczony, ale dalej jest nie zamęczony. W przypadku amatorskiego biegania często dochodzimy do siebie przez kilka tygodni, albo, no tak mówię, nie wracamy już później do maratonu. My po przebiegnięciu maratonu powinniśmy być zdolni do normalnie do życia. Powinniśmy być zdolni do życia. I ja tak na sobie doświadczenia prowadzę. I na przykład w tamtym roku po maratonie prowadziłem zajęcia ze studentami, bo miałem grupę zaocznych i jeszcze z kogutysce musiałem pokazać, jak to wyglądało. Było to oczywiście na niewielkiej wysokości, ale ten odwał musiałem zrobić, żeby przynajmniej widzieli, na czym to polega. Uważam, że to jest moje osiągnięcie, to jest mój sukces, że po przebiegnięciu maratonu, tam
2,48, jestem w stanie jeszcze prowadzić zajęcia. Także uważam, że to jest właśnie poprzez przygotowanie, zarówno przygotowanie poprzez staż, czyli te 37 lat, cały czas aktywności, nie takiej maratońskiej aktywności, bo to jest jakby inny aspekt. Ja do maratonu przygotowuję się 6 tygodni, 8. Czasami mi się zdarzało dłużej, ale uważam, że to jest niecelowe. Ale cały czas jestem w ruchu, cały czas jakby biegam, cały czas utrzymuję swój organizm na pewnym poziomie. Po to, żeby jak ktoś rzuci wyzwanie, jest to sensowne wyzwanie, 6 tygodni, żebym się spokojnie przygotował do maratonu. I to wystarczy, 6-8 tygodni. Mówimy 6 tygodni treningu, bo ostatnie 2 tygodnie to już takie spokojne jest przygotowanie. Jak dużo trzeba biegać? Wiadomo, powiedziałem już wcześniej, że z reguły maratończycy biegają i 220, były szkoły, gdzie biegają dużo, dużo więcej. Mówię to, żeby uzmysłowić wam, że... Tygodniowo 220. Tak, no, tygodniowo 220, 240, 250. Żeby mieć jakby porównanie do swoich kilometrów, które robimy przed przebiegnięciem maratonu. Oczywiście pewno powiecie, że oni po to robią, bo osiągają wysokie wyniki i tak dalej. Nie, oni to, ten kilometraż robią właśnie, żeby złapać ekonomikę ruchu też i tak wyćwiczyć swój organizm, żeby po prostu biegać szybko, nie męcząc się. Z reguły w maratonie jest tak, że się męczymy tak samo. I zawodowiec, i amator biega mniej więcej na 85% tętna, powiedzmy, swoich możliwości. Nie jest w stanie wyżej podnieść. Różnimy się tylko prędkością, jaką osiągamy na tym poziomie. Natomiast te wysiłek po prostu jest mniej więcej taki sam. Nie jesteśmy w stanie energetycznie zabezpieczyć tego dystansu, jeżeli byśmy biegli szybciej. Jeżeli biegniemy szybciej, to się kończy to na 30-35 km i wtedy mówią niektórzy o ścianie, a ja uważam, że nie ma ściany żadnej, tylko jest złe rozwiązanie taktyczne, złe przygotowanie i takie elementy. Po prostu za szybko zaczęliśmy, skończyło się prąd, musimy wejść na czysto tlenowe procesy, nie ma węglowodanów, wypaliły się i na coś tam możemy jeszcze dostarczyć, ale musi być pociągnięć z tłuszczu, a wiadomo jest, że to źródło nie jest takie szybkie w uzyskiwaniu energii, a więc musimy po prostu zwolnić. Jeżeli mamy mocną siłę woli, jeszcze jakiś czas pociągniemy, jeżeli mamy silne mięśnie, też jest nam łatwiej. Stąd bardzo dobrze, że właśnie Jurek mówił tutaj o przygotowaniu tym siłowym. Ja w swoich zawodników przez cały rok stosuję siłę, jak amen w pacierzu, poniedziałek, piątek jest zawsze u mnie siłownia, obwód stacyjny jako element ogólnego przygotowania, wychodząc z założenia takiego, że przy słabych mięśniach tułowia, czy no, powiedzmy posturalnych, w momencie zmęczenia zaburza mi się technika, a jak się zaburza technika, to koszt energetyczny wysiłku jest większy. A więc utrzymanie pozycji, która jest na początku w czasie biegu, ma kolosalne znaczenie na każdym poziomie. Jeżeli puścisz, grzbiet ci puści, mięśnie puścisz, zmieniasz się układ ustawienia miednicy i zaczyna ten ruch być mniej ekonomiczny. On jest tam niewiele mniej, ale znaczy niewiele więcej potrzebuje energii, ale tej energii nikt nam w trakcie nie dostarczy, mamy jakąś tam pulę. Więc stąd te ćwiczenia siłowe, ćwiczenia wzmacniające są cały czas komponowane w trening, niezależnie również od dyscypliny, do jakiej przygotowuję. Czy to jest chodzić, czy to jest biegać na średnie dystanse, czy powiedzmy w innych dyscyplinach, wszyscy robią ćwiczenia, które utrzymają prawidłową postawę przez cały czas, jaki spędzają w czasie zawodu. Podsumowując już krótko, do tego przygotowanie do biegania maratonu, przygotowanie do prawdziwego takiego treningu, ono musi trochę trwać. Przede wszystkim musimy obserwować siebie, swój organizm, być jak kierowca, który kieruje, a nie tylko, nie wiem, rozgląda się, widzieć, które lampki świecą, co szwankuje i być jakby czujnym. Nie biegać treningiem innego człowieka, tylko treningiem, który jest moim treningiem. To, że on na treningu wygrywa ze mną, to zawsze się znajdzie ktoś, kto przyjdzie na trening i
i wygra. Ty trenujesz po to, żeby zaadoptować swój organizm i ten trening ma konkretne zasady. Przygotować się do tego egzaminu, jakim jest na przykład start. Chyba, że trenuje się dla samego biegania. Ja biegam dlatego, że lubię. Ja po prostu lubię biegać. Lubię biegać szybko. Sprawia mi to przyjemność. Ja nie lubię się ścigać, bo już w życiu się naścigałem w czasie tych zawodniczych krótkiego okresu, czy tam długiego. Natomiast lubię biegać szybko. Sprawia mi to przyjemność i dlatego robię to też systematycznie, pilnując pewnych bodźców, żeby mógł biegać w miarę szybko. Czyli żeby mi to sprawiało przyjemność. Natomiast nie sprawia mi to przyjemności ścigania, chociaż jest to element bardzo ważny, bo tak jak mówię, raz na jakiś czas ten maraton też startuje, raz w roku, czasami dwa, ale bardzo rzadko dwa razy. Jako taki element sprawdzenia się, czy trening, który zrealizowałem, ja z reguły mówię, na ile się przygotowuję, czy trening, który zrealizowałem, faktycznie przyniesie mi taki wynik. Ja zawsze staram się przygotowywać na po 4 minuty na kilometr, plus minus tam sekunda, dwie na warunki, ewentualnie na dyspozycję, bo tak jak mówię, czasami ten trening mój jest uzależniony od tego, z kim jestem na obozie i czy mam jeszcze sił zrobić jakiś bodziec typowo maratoński, czy po prostu robię to, co robią akurat zawodnicy, żeby z nimi zrealizować moją pracę, jaka jest, czyli klasę trenerską. Tak więc, żeby mieć z tego przyjemność, żeby nie niszczyć własnego organizmu, musimy taki trening stosować i adoptować swój organizm, mając na myśli, do czego go przygotowujemy. Czyli jakie warunki postawimy naszemu organizmowi w trakcie, kiedy zaczniemy się ścigać na zawody. Ten organizm musi być do tego przygotowany. Jeżeli przygotowujemy do czego innego na treningach, a co innego wymagamy na zawodach, to nie dziwmy się, że po prostu się nam gdzieś buntuje, albo są jakieś kontuzje. Są kontuzje, przeciążenia, są elementy, które nie wytrzymują. Bo trzeba się powiedzieć o bardzo, bardzo ważnej rzeczy, jaką jest głowa. My potrafimy wycisnąć z naszego organizmu więcej niż... Jeszcze jak jesteśmy ambitni, jesteśmy powiedzmy osobami, które zawsze osiągają to, co zaplanują, to potrafią przesunąć te granice, bezpieczne granice, jakie stawia nam nasz organizm. Bo każdy odczuwa pewne zmęczenie najpierw, potem jakiś ból i teraz czy ten ból przekroczymy i idziemy dalej, ja uważam, że to jest domena już sportu, czy pozostaniemy na tym sygnale ostrzegawczym, broniącym nasz organizm przed uszkodzeniem. Nie. Czyli tak ogólnie, nie naukowo, ale bardzo, myślę, obrazowo ja to chciałem Państwu przedstawić, po to właśnie, żebyśmy długo biegali i mieli z tego przyjemność. Nie spieszyć się do łamania 3 godzin, 4 godzin. Co za problem rok dłużej trenować do maratonu? Żaden problem. Ale stanąć na starcie i wiedzieć, być przekonanym, że nasz organizm jest zaadoptowany do tego, co go czeka na tym, na przykład maratonie, czy na 10 km. No można by było jeszcze o wielu innych rzeczach mówić, ale jest już taka godzina, że najwyższy czas na dyskotekę, jak to. Bardzo dziękuję za...